Dzisiaj to taki wyjątkowy dzień. Obchodzimy Dzień Matki, czyli dzień tak naprawdę bardzo szczególny dla wszystkich mam. Chcieliśmy po prostu zaprosić, razem ucieszyć się w tym dniu i oczywiście podzielić się również jak gdyby tą radością, tym spotkaniem, tymi życzeniami, słodkościami. Myślę, że udało nam się stworzyć miłą atmosferę w dniu dzisiejszym, po to tylko, żebyśmy mogli się dłużej radować tym dniem, tak? Ponieważ co prawda jesteśmy już dzień po Dniu Matki, ale myślę, że tym trzeba cieszyć się zawsze, tak? Bo to przynosi radość, zadowolenie życia. Myślę, że wszystkie mamy w tym momencie poczuły się inaczej, bardziej docenione, dowartościowane, bo o to w życiu chodzi, żeby umieć sobie za wszystko dziękować i szczególnie właśnie tym mamom, które zawsze o nas pamiętają, są blisko w naszych sercach, które tak bardzo kochamy. Witamy serdecznie telewizów międzyplanetarnej telewizji Szymanów, telewizja Wzgórz Trzebnickich. Super, mi się bardzo podobało. Atmosfera była tak gorąca, że musiałem dwa razy ubranie suszyć. Ja powiem. Bardzo fajna publiczność, fantastyczni ludzie, organizacja ekstra i bardzo chętnie jeszcze przyjedziemy do Państwa. Bardzo wspaniała publika. Cieszymy się, że mogliśmy tutaj być, bo już mieliśmy być w marcu, nie wyszło, ale jesteśmy teraz w maju i publiczność nie zawiodła, publiczność pełna sala i bawili się świetnie. Jakiego najlepszego z okazji dnia mamy tutaj osobiście my składamy. Mam życzenia dla mam, wszystkiego dobrego, uśmiechu, zadowolenia z dzieci. Dużo szczęścia i przede wszystkim spełnienia, ale najważniejsze jest zdrowie i tego się trzymajmy. Dużo zdrówka, drogie mamy, kochamy Was. Bardzo mi się podobał, byłam zachwycona i trochę zdziwiona, że same tylko starsze osoby przyszły mamusie, bo młode również mogły się bawić. My z koleżankami jako młode mamy, a czyli młode, no też dużo powiedziane, bawiliśmy się świetnie. No i dziękujemy przede wszystkim Oksirowi, pani dyrektor Oksir, za tą wspaniałą imprezę i za to, że pamiętały o tym, o mamach, które też potrzebują czasu do czasu wyjść i się zabawić i uśmiechnąć. Dziękuję ślicznie. Dzisiaj rzeczywiście widziałam bardzo dużo ludzi. To jest coś niesamowitego, tyle kobiet przyszło. Żałuję tylko, że mojej wadnicy nie ma, bo chyba nie, jeszcze z pracy nie wróciła. Ona jest stąd, ale właśnie tak mało wychodzi. Jest to bardzo szkoda. No ale pięknie rzeczywiście. No i ta wzruszająca, piękna pieśń dziecięca, którą kiedyś uczyłam dzieci w szkole. Coś niesamowitego. Dostałem dwa kwiatki od przyjaciela i kochanej matki. Pozdrawiamy mieszkańców Szymanowa i Wzgórz Trzebnickich. Do zobaczenia. Trzymajcie się. Cześć. Hej, było miło. Jesteś najlepsi. Wspaniała publiczność Szymanowa.